Siemanko, z tej strony Noli, witam was w finałowym odcinku z konta Zero Pucharków. Tak, dzisiaj jest finałowy odcinek, ponieważ o godzinie 22.25 28 listopada bot wysłał kod, a ten kod wyglądał tak. To był finałowy kod, który wygrywał konto Zero Pucharków. I tutaj macie całą rozmowę z kolegą, który to konto wygrał. Jest to Kapero, który wysłał mi screen z tym, że mnie subskrybuje, napisał, że chce kod, no i bot wysłał mu kod i był to zwycięski kod. Potem, jak możecie zobaczyć na dole, chciałem sobie po prostu z nim pogadać. Jako że jest późno, to nie wiedziałem, czy kolega wejdzie, ale kolega ma czas i wszedł z nami na TeamSpeak'a, specjalnie siedzi. No i zaraz będziemy z nim rozmawiać, czy się w ogóle cieszy, czy nie. Ale zanim jeszcze jednak zaczniemy, to chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie, abym zrobił drugi sezon tej serii, bo wiem, że nie wszyscy jeszcze kod dostali i nie mieli jakby szans wziąć udział w tym, jeżeli chcecie, żeby znowu seria Zero Pucharków powróciła, to zostawcie tutaj 10 tysięcy łapek w górę. Teraz klikacie łapkę w górę i zaczynamy całkowicie na nowych zasadach nową serię, więc mam nadzieję, że takie coś się wam spodoba. Dobra, koniec gadania, więc jesteśmy już w samiutkiej grze, no i jakby tak wygląda to konto, jeżeli ktoś jeszcze nie patrzał. Totalnie tyle star powerów mi się udało kupić, bo ja dokupywałem te star powery, zresztą pokażę wam na końcu odcinka jeszcze, myślę. Kupywałem poza nagraniem kilkanaście star powerów, bo chciałem zrobić odcinek, gdzie te wszystkie star powery kupuję. Myślałem, że starczy mi na to czasu, ale nie starczyło, bo jakby kolega już to konto sobie wygrał. Więc dobra, jeszcze póki gadałem z nim przed chwilą i powiedział, że spoko, mogę jeszcze sobie powydawać wszystkie gemy, wszystko mogę sobie wydać, więc na samym starcie otworzymy darmową skrzynkę. Może jeszcze coś uda się dropnąć. Jezu, jak głośno jest ten Brawl Stars. Tutaj niestety nic. Kupimy oczywiście star powera do Mortisa. O, czemu nie? Przecież stać nas, żeby kupić koledze i tutaj stać nas. Tak, kupimy ostatniego starpera. Idealnie Golda starszyło podczas tej serii, no bo jak już wiecie, nie będę więcej kupował, bo kolega wygrywa to konto. Otwórzmy sobie małe skrzynki, których są jeszcze dwie na samym starcie. Dostajemy jakiś bonus. No, ticketów też kolega trochę ma, żeby sobie pograć wydarzenia. Mam nadzieję, że będzie się świetnie bawił na tym koncie, bo jak widzicie, jest tu też dużo skinów. A propos skinów, to pokupujemy całkowicie nowe koledze skiny, więc witaj w naszej kolekcji, znaczy już nie w naszej, Leonard Car. I pamiętajcie, każdy miał szansę wygrać to konto. Wystarczyło, żebyście zrobili takie coś. Wystarczy, żebyście wbili na stronkę i wykorzystali kod. Jak ten kod dostać, wystarczy, że mnie subskrybujecie. Jak mnie subskrybujecie, wchodzicie na Instagram, wysyłacie mi wiadomość, że mnie subskrybujecie i dostajecie sobie kod. I ten kod wklepujecie, no i kolega właśnie tak zrobił, no i sobie wygrał konto Zero Pucharków. No, a my wracamy do kupowania, więc kupujemy mu też czerwonego bula, czemu nie? Stać nas, ile tych gemów? A, możemy jeszcze tego Gina kupić, a jak kupimy tego Gina, to starczy idealnie, wszystko jest idealnie wyliczone na tym koncie, patrzcie. Jean jest idealnie i nawet starczy na tego Broka, więc ja pierdzielę, no powiem wam szczerze, że patrzcie, zero golda, zero, no wszystko zero, jeszcze to możemy mu kupić. Czemu nie? Jak już wszystko, to wszystko, skoro to jest ostatni raz na tym koncie. No oczywiście tego megaboxa nie kupimy, bo już nas nie stać, a ja w tym koncie nie będę już więcej nic dokupywał, więc tak to wygląda. I teraz wejdziemy sobie na TeamSpeak'a i sobie zobaczymy, co nasz kolega tutaj sobie Kapero powie ciekawego, więc czekajcie. Także halo, halo, Kapero, jesteś? No, jestem. Super, także Kapero, ja jakby pozwolisz, bo to już jest twoje konto, że na samym początku w ogóle wejdę w ustawienia i zmienię nick tego konta, bo jak wiesz, nazywa się konto Zero Pucharków, więc ustawię nick twój, więc może być taki sam nick, jak masz na Instagramie, czy tutaj na TS-ie? No. Czyli Kacpero, przez dwa ry, tak? No. Okej, więc Kacpero dostajesz. Swoje kont, swoje, no to w sumie jest twoje, nie? Dobra, więc zatwierdź i teraz wpisz potwierdź, a następnie naciśnij OK, aby zakończyć proces, więc wpisujemy potwierdź. Jakby ktoś nie miał trudnych znaków, to by było trudno. I oficjalnie konto nazywa się Kacpero, więc już jest to twoje konto. Wiem, że ten odcinek pewno sobie obejrzysz, jak go wstawię, więc zobaczysz, jak to robię. Dobra, jeszcze tylko zapytam się cię, skoro to jest twoje konto, mogę sobie zagrać tutaj, jak będziemy gadać solo starcie, żeby sobie po prostu coś w tle leciało. Super, dobra, więc ja puszczam solo starcie. Więc skoro Kacpero nam ja w ogóle Kapero na samym początku powiedziałem odcinka, bo myślałem, że masz Kapero, a ty masz Kacpero. Dobra, Kacpero, więc kilka pytań, bo pewno ludzi ciekawi. Myślę, że najważniejsze. Pierwsze, kiedy w ogóle zgłosiłeś się do tego konkursu? No, dzisiaj. Dzisiaj, dokładnie 28 napisałeś o kod, tak? No.
No to powiem ci, że szybko ci bot wysłał, bo niektórym nie wysyłał od 4 miesięcy, na przykład od 3. Więc możesz czuć się tutaj wyróżniony przez bota. I przepraszam od razu wszystkich, do których kod nie doszedł. Pamiętajcie, że dojdzie do was ten kod i będziecie mogli wygrać jeszcze takie konto, bo będziemy robić drugą serię. Dobra, Kaspero, ile masz lat? 14. 14 lat, to myślę, że to konto to jest mega dobre, mega fajne, że to wygrałeś. Powiedz mi, oglądałeś wszystkie odcinki? No. I co myślisz o takiej serii? Że inaczej, wchodzi ci ona dobrze. No. Twój kanał i ludzie będą to obserwować. Ale ogólnie chodzi mi bardziej o to, że ci się podoba tak jako seria. Fajnie się ją oglądało, czy tam na wszystkich powołałeś jakieś odcinki? No niektóre to tak. To jest normalka. Okej, o to mi chodziło. Przegrałem grę w ogóle tak swoją drogą. Chyba Bibi nie jest dla mnie. Dobra, jesteśmy w grze numer 2. Mieliśmy tutaj chwilową przerwę, więc Kaspero, będę tutaj często powtarzał twój nick, żeby ludzie zapamiętali. Możesz powiedzieć ludziom, jak twoje główne konto wygląda w Brawl Starsie? Ile masz pucharków, ile masz postaci, czy jakieś star powery, no jakie levele, wszystko. Powiedz, co tam możesz powiedzieć o swojej postaci. 3500 coś pucharków. Okej. Okay. Żadnych star powerów. Mogę max do Shelly dać. Okej. Okay. Czyli jaki masz maksymalny level? Możesz na jakiejś postaci w ogóle mieć star powery? Tylko do Shelly. A okej, czyli to standardowo chyba tak każdy ma na początku, tak mi się zdaje. Bo ja też tak miałem. No to kurde, teraz chyba to będzie twoje main konto. Czy myślisz, że już jak będziesz miał tyle rzeczy, to nie będziesz miał na nim nic do roboty? Jak nie będę miał. Tam dużo postaci jest do wbicia w ogóle, max pucharków, no i star powerów też możesz trochę pozdobywać, bo jakby wszystkich nie ma, nie? No. Dobra, to kolejne pytanie do ciebie. W ogóle nagrywasz jakieś filmy na YouTubie? Jakiegoś Brawl Starsa czy coś? Nagrywam, ale teraz mam przerwę. Okej. Okay. No, ale to są takie max live'y tam robię. Okej, okay, no to wiesz co, ja, jeżeli mi wyślesz na Instagramie, to ja podam w ogóle twojego Instagrama i twój kanał w opisie tego filmu, jakby ktoś chciał zobaczyć. Okej. Okay. Okej, okay, także nie dość, że wygrałeś konto, to jeszcze może jakieś suby dostaniesz i tak dalej. No chcę, żeby ta nagroda była mega, żeby się ucieszył. No i mam nadzieję, że ludzie wbijecie do kanału na Kaspero i zostawicie mu suba, bo jakby jest to jeden z członków naszej super społeczności, jakby jest nas ponad milion 100 tysięcy i Kaspero jest jedną z tych osób, więc jakby możecie pomagać naszym. Jakby też nie będę grał ci więcej... Co to jest ocenie? Nie ocenimy Brawl Starsa. Nie będę grał więcej gier, bo to jest twoje konto. 7660 pucharków w takim stanie to konto ci zdaje, no bo trochę pucharków uciekło przez to, że tutaj powbijał ci tę gwiezdna moc, czy jak to się nazywa. Także Kaspero, dzięki, bo jest późno. Dzięki za to, że wbiłeś. Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił na tym koncie. I co? Może jeszcze takie pytanie do ludzi. Jak wbijecie tutaj 20 tysięcy łapek w górę, to może jeszcze Kaspero na przykład odwiedzimy za jakiś miesiąc i zobaczymy, co z tym kontem zrobił. Co wy na to? Jeżeli tak, to zostawiacie łapki w górę. Kaspero, zgadza się? No. Super, także Kaspero się zgadza. Także dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że weźmiecie udział w drugim losowaniu, ponieważ za 2 dni maksymalnie na kanał wlatuje drugi film z konta Zero Pucharków. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i miłego dnia. Cześć. Pożegnaj się, Kasper. Cześć.